Drogie koleżanki i koledzy, mamy ze sobą wyjątkowy rok wielkich projektów i wyzwań. Bardzo dziękujemy wszystkim za Wasze zaangażowanie, wkład w sukcesy, nowe inicjatywy i pomysły. Tradycyjnie opowiemy Wam krótko, co wydarzyło się w PKBeksie w minionym roku Anno Domini 2021. Koleżanki i koledzy, opowiem parę słów o tym, co wydarzyło się w ostatnich 12 miesiącach, jaką drogę przeszliśmy i co zamierzamy w kolejnych okresach. Dla przypomnienia, bo to nie jest pewnie dla wszystkich oczywiste, jaka jest nasza misja, wizja, jaki jest nasz cel i to, w co wierzymy, w co, co dla nas, przynajmniej dla zarządu jest taką oczywistą. Chcielibyśmy, żeby wszyscy też o tym pamiętali, że prefabrykacja jest technologią przyszłości. Chcemy jako firma, jako cała organizacja znaleźć się w top 5 największych firm w Europie z branży. A długookresowo budujemy wartość grupy i umacniamy wiodącą pozycję na rynku prefabrykatów żelbetowych w kraju i coraz bardziej w Europie. Jaki był rok 2021? Na pewno był to rok wielkich wyzwań, wielkich projektów, gdzie nigdy w historii nie spotkaliśmy się z tak drastycznym i dramatycznym wzrostem cen w tak krótkim czasie, o czym też wspomnę za chwilę. Największe projekty, bo większość z nas tego może nie zdaje sobie sprawy, ale uczestniczymy w wielu przełomowych projektach i żeby sobie wyobrazić, jednym z takich projektów w Danii jest szpital w Koge, gdzie długość jednej nawy, którą realizujemy, wynosi ponad kilometr, gdzie dostarczaliśmy elementy przez ostatnie półtora roku i nadal mamy tam aktywność. Innymi ciekawymi projektami, które kontynuujemy, jest dostarczanie elementów na tunel w Łodzi. Jest to jeden z największych infrastrukturalnych projektów w tej chwili prowadzonych na kolei w Polsce. Kontynuujemy duży projekt w Dąbrowie Górniczej dla naszego klienta z Korei, SK Innovation, obecnie SK Ecoplant, gdzie uczestniczymy w tworzeniu przyszłości, technologii przyszłości, jaką jest rozbudowa elektromobilności. Cały czas prowadzimy działalność w Szwecji, coraz częściej realizując projekty o większych wymaganiach co do nie tylko jakości, bo to jest naszym chlebem powszednim, ale to, że z coraz większymi wymaganiami, jeżeli chodzi o estetykę faktury elewacji. Nową rzeczą, o której też wspomnę, jest oferta skierowana dla klienta indywidualnego, realizowana w ramach projektu P-Homes i coraz szersza oferta developmentu. Jak widać, nie jesteśmy już tylko firmą krajową, nie jesteśmy firmą, mimo że jesteśmy firmą polską, ale zakres naszej działalności wykracza poza granicę i to rynek polski nadal jest dominującym rynkiem, jeżeli chodzi o plasowanie naszych produktów, naszych usług, aczkolwiek ponad 1/3 naszej działalności już jest związana z rynkami zagranicznymi. W Szwecji, w Niemczech, w Danii, w Niemczech szczególnie w tym roku się to powiększyło ze względu na to, że do grupy został dołączony zakład FTO. Tak jak wskazałem, że jest to rok wielkich wyzwań. Te wyzwania się też biorą z dużego obłożenia pracy, zarówno w produkcji, jak i też w ramach generalnego wykonawstwa. Jest to rok, w którym przekroczymy 1 miliard obrotu. Będzie to też rekordowy rok, jeżeli chodzi o liczbę wyprodukowanych metrów sześciennych konstrukcji. Nasza struktura, jeżeli chodzi o świadczone usługi, nadal dominuje segment prefabrykacji i nadal jest to element, wspólna platforma dla wszystkich naszych usług,
ale bardzo duży udział ma generalne wykonawstwo i ten udział się zwiększa. A dodatkowo zauważamy też, że mamy też zwiększające się udziały developmentu czy innych usług. Wyzwania, tak, z którymi musieliśmy się spotkać, o czym wspomniałem chwilę wcześniej, to były wyzwania zarówno zmieniającego się dynamicznie rynku pracy i bardzo gwałtownego wzrostu kosztów pracy, ale też i bardzo gwałtownego, niespotykanego w historii wzrostu kosztów cen surowców, głównie stali i tak jak na wykresie to widać, nigdy w historii przez ostatnich naście lat nie było tak gwałtownej zmiany, która no, mocno nas, mówiąc kolokwialnie, zabolała. Jak wyglądała produkcja w 2021 roku? To do listopada wyprodukowaliśmy prawie 250 tysięcy metrów sześciennych elementów prefabrykowanych. Nie trudno zgadnąć, że w grudniu ta ilość zostanie zwiększona. Tak wysoka produkcja udała się między innymi dzięki temu, że przez cały rok mieliśmy prawie równe obłożenie. Poza początkiem roku, kiedy sezonowo jest mniejsze obłożenie, to pozostałe miesiące wyglądały bardzo podobnie. Jak zwykle są rekordy produkcji, nie będę skupiał się detalicznie na każdym z nich, ale zachęcam do lektury, do porównań i do statystyk, bo to też jest ciekawa lektura. Zarówno jeżeli chodzi o najdłuższe, najcięższe, największe. Każdy będzie mógł sobie sprawdzić, jaki miał udział w danym rekordzie. Na produkcji na pewno nowością, i to nie tylko w skali firmy, ale wydaje mi się, że jestem pewien, że jeżeli chodzi o rynek krajowy, jesteśmy pierwsi, którzy wykorzystują robota. I to robota takiego, jakiego kiedyś znaliśmy z filmów fantastycznych, czy można było obserwować w przemyśle motoryzacyjnym. Mamy pierwszy taki testowy projekt, gdzie wykorzystujemy tą technologię. Co się wydarzyło w generalnym wykonawstwie? To był rok, w którym mieliśmy okazję realizować bardzo ciekawe projekty i do tej pory niespotykane. To wspomnę między innymi o biurowcu dla jednego z największych chyba producentów, jeżeli nie największego producentów okien w Europie, jakim jest firma Drutex, gdzie realizujemy dla niezwykle wymagającego klienta obiekt, zarówno wymagającego, jeżeli chodzi o jakość, o estetykę, o rozwiązania technologiczne. Jest to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie. Interesującym projektem był projekt dla firmy Mokate, palarnia kawy, producent kawy, gdzie wieża technologiczna miała wysokość ponad 40 metrów. Projekt niezwykle skomplikowany, nie tylko technologicznie, ale też i konstrukcyjnie, z którym sobie poradziliśmy. I też projekt, który został ukończony kilka miesięcy temu, czyli schronisko dla zwierząt w Poznaniu. To był pierwszy projekt w ostatnich latach, który realizowaliśmy w ramach przetargów publicznych. Projekt już zdobył wiele nagród. Bardzo ciekawą inicjatywą zespołu, który pracował na tym projekcie, było zaproszenie znanego grafika Nuriakiego do tego, żeby wykonał interesujące, ciekawe grafiki w ramach tej inwestycji. Znany on jest między innymi jako Pan Peryskop. Innych projektów, to znowu tu możemy powiedzieć o największy park dla Pana Toniego, dla klienta o wartości ponad 150 milionów. Było to pozyskanie nowych klientów, między innymi firma BIMS, dla której realizujemy dwa projekty, jeden między innymi w Dybowie, no i też kolejne duże projekty dla firmy Panatoni. W
tym roku też jesteśmy na ukończeniu, albo zostały ukończone projekty, duże projekty mieszkaniowe, duże osiedla mieszkaniowe we Wrocławku i w Toruniu, gdzie wyprzedzamy znakomicie narzucone harmonogramy przez inwestora, a także zrealizowany w bardzo krótkim czasie niezwykle duży obiekt tutaj w Poznaniu w Komornikach dla firmy Prologis, realizowany w trudnym czasie, kiedy były duże ograniczenia w dostępności materiałów i usług. To, że jesteśmy w stanie realizować takie projekty i jak one się przekładają na wzrost przychodów, które występuje 40 do 45% rok do roku, a realizuje to zespół, który zwiększył się raptem o niecałe 30%. Od paru lat jest w ramach naszych struktur część deweloperska. Realizowane były między innymi tutaj osiedle w Poznaniu, niedaleko siedziby PKBeksu na Jasielskiej. W tej chwili przymierzamy się do kolejnych etapów, trzeciego, czwartego, piątego. To będzie podział w zależności od planu sprzedaży. Ale realizujemy to, bo pierwsze dwa etapy zostały zrealizowane z sukcesem. Natomiast tych projektów, którymi zajmuje się dział deweloperski, jest o wiele więcej, a jednym z ciekawszych też jest to w ramach naszej strategii ekspansji w Europę jest to, że w ostatnich tygodniach zakupiliśmy działkę w Berlinie. Nasze najmłodsze dziecko, jeżeli chodzi o zakład produkcyjny FTO, jest to również realizowanie naszej strategii i stanie się firmy międzynarodowej. Jesteśmy razem od 12 miesięcy, uczymy się wzajemnie rozwiązań, wymieniamy doświadczenia, uczymy się nowych kultur, nowego, innego myślenia niż to, z którym mamy do czynienia w Polsce. W tym roku również została uruchomiona oferta dla klienta indywidualnego, która się nazywa P-Homes. Jest do tego przygotowana strona. Każdy może sobie skorzystać z konfiguratora i zaprojektować, a być może nawet też i kupić własny dom. Zostały już zawarte pierwsze kontrakty, także liczymy na dalsze sukcesy. Wszystkie te osiągnięcia, wszystkie te projekty, które realizujemy, są właściwie dzięki Wam, dzięki nam, dzięki Wam, dzięki nam wszystkim, czyli dzięki zespołowi PKBeksu. A jest nas prawie 1800 osób. W ramach tego jest niecałe 400 kobiet. Jak dla branży jest to nadreprezentacja. W ciągu ostatniego roku urodziło się 65 dzieci, w tym jedno moje. Oraz zostały zawarte 23 małżeństwa, w tym 3 małżeństwa zostały zawarte w ramach osób, które pracują z nami. Podkreślamy, że bezpieczeństwo zarówno na budowach, jak i w fabrykach dla nas ma wysoki priorytet. Mamy bardzo rozbudowane służby, które o to dbają i za które też otrzymujemy nagrody za bezpieczne prowadzone budowy. Ale ten nasz zespół to są nie tylko działania związane stricte z pracą i z tym, co wykonujemy, żeby na co dzień w pracy, ale to jest też, to są relacje międzyludzkie, to są znajomości, dzięki którym można też realizować własne hobby, własne wspólne spędzanie czasu, czy to w postaci aktywnej fizycznie, czy to aktywnej umysłowo, mam tu na myśli zespół brydżowy. To się dzieje i to bardzo cieszy. To jest kontynuacja tych fizycznych osiągnięć. Pojawiło się też nieprzypadkowo zdjęcie naszej koleżanki Justyny, która też dołożyła dwoje dzieci do zestawienia urodzin, a już
po kilku miesiącach ponownie wróciła na tory biegania. Jakie są plany na kolejny rok, to oczywiście będzie zależało od nas, ile będziemy razem w stanie osiągnąć, ale nadal chcemy, żebyśmy pracowali nad tym, co dla nas jest bliskie, czyli na doskonaleniu się, na tym, żebyśmy byli profesjonalistami na każdym etapie i na każdym stanowisku, żebyśmy mogli w sposób otwarty komunikować się żeby wewnętrzne zaufanie nie ucierpiało, co ma do czynienia z to, że jesteśmy uczciwi nie tylko wobec siebie, ale też wobec naszych klientów. To, co zauważyliśmy na podstawie ankiet, że będziemy też chcieli komunikować, jaka strategia jest w naszej grupie, żeby wszyscy nasi pracownicy wiedzieli, dlaczego i co robimy. To, co rezultaty z ankiet będą omawiane w kolejnych, część już została omówiona i będą omawiane w kolejnych miesiącach, a także będą wdrażane konkretne przykłady tego, co nam doskwiera i co byśmy chcieli zmienić. Wszyscy możemy uczestniczyć już w ramach projektów Mam Pomysł, czy rozwijać własny warsztat w ramach Lean Green Belt, w które zaangażowane są przekrojowo duże grupy osób z całej firmy. Jako firma jesteśmy zieloną firmą od lat. Takie jest nasze logo, takie są nasze barwy. I jest to naturalne rozwinięcie, że PKBX chce być zielony. PKBX idzie w kierunku zielonych rozwiązań. Mimo że jesteśmy w takim przemyśle, który teoretycznie nie sprzyja. Ale w ramach tych ograniczeń, które wynikają z technologii, chcemy prowadzić ten biznes odpowiedzialny, jeżeli chodzi o środowisko. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która posiada certyfikaty EPD, czyli o właściwościach ekologicznych produktów. Montujemy instalacje fotowoltaiczne na naszych dachach, może nie wszędzie to widać, ale już pierwsze dwa projekty zostały zrealizowane, kolejne do tego dołączą. Chcemy jak najbardziej prowadzić naszą politykę w ramach obiegu zamkniętego. Zero strat, zero marnotrawstwa. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszam jeszcze raz do zapoznania się o tym, co się u nas wydarzyło. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2022 życzymy Wam miłości, zdrowia, właściwych wyborów, piękna, wytrwałości, dużo rodzinnego ciepła, wesołych świąt! Merry Christmas! Frohe Weihnachten! Wesołych Chrystwianych Świąt!